Dzień dobry, dzień dobry. Witam ponownie Plague Tale. Za chwilę się pojawi na ekranie. Powinien być widoczny. A czemu mnie nie ma? Ale spokojnie, to nie korona prawdopodobnie.
Ja do tej pory wychodziłem z domu tylko w nocy, jak wampir albo jakiś nietoperz. Nietoperz. To myślicie, że mogłem złapać wtedy? Do paczkomatów po prostu. Albo wyrzucić śmieci. Takie rzeczy. Zero ludzi na ulicy. Nie złapałem. Chyba, że ma bardzo długi okres inkubacji i na przykład w połowie marca się zaraziłem. I teraz zaczynam kichać. Ale nie, gorączki nie ma żadnej, więc spoko. Okej. Okay. Ostatnio... Aha, jest rozjaśniony trochę, dobrze. Ostatnio chodzimy po takich ciemnicach. Czy deszcz pada? Wiesz, emisja. Trebiam. Dobra, jako najpierw trzeba je podpalić. Także ten. O, nie ma. To trzeba zrobić. To jest to, tak? Ignifier. Mamy dwie sztuki, od razu wezmę tutaj te nadmiarowe rzeczy. No, szczurki. Sio. Dobra. No to przesuwamy. Tylko jak to było? A. Tam jeszcze ślepka się błyszczą. No i co? Teraz tutaj wlazły. Sio. To niech sobie idą do fosy. Tam cały czas chyba łażą, nie? No i dobra, i co? Kurde, to wraca. No nie, no. No i co? Co ja mam teraz zrobić? Aha. No tak, tam łażą sobie. O. Jak mam dać się znać? Przez kół, tak? Dobra. Kręć, dziewczyno. Dobra, dobra. Gdzie ja teraz mam dalej iść? Tutaj? Tutaj coś wisi, tak jakby... Ale nie. Oj, oj, oj. Oj, oj. Momencik. Szczurki, wy się tam szykujcie znowu do ewakuacji, bo tutaj podpalam. No i co ty, misia, chcesz tutaj zobaczyć? Tutaj się nie zbliżaj, bo one tutaj tak się tylko czają, żeby skoczyć na ciebie. Tutaj tak samo. Czy to wszystko, co ja mam tutaj do zrobienia? Halo, halo. Kurde, teraz nie ma jak wrócić. Może napchać jakoś? Nie, to jest łańcuchy napędzane. Czy tutaj mi się pojawi spacja, wespnij się? Nie, cholera, jak to? Już tu powinno być. I znowu, kurde, będę musiał szukać 15 minut jakiegoś głupiego wejścia. Potem się okaże, że nie muszę wchodzić, tylko muszę się wycofać.
Kurde. Wiesz, tutaj nie wejdę, bo są szczury. Tu nie wrócę, bo są szczury. Tylko gdzieś tutaj coś... Coś gdzieś... Jakaś wieża, ciemno, nic nie widać, nie ma, nie ma gałęzi. Aaa, taki motyw. Musiał znowu surowce zużyć. Dobra. Szczurki? Cio. Dobra, tu przejdę tak, tak, tak. I teraz co? Teraz można by... wejść na górę i to poprzesuwać, tylko... Chyba... Tak wygląda jakby tu, ale... Macie, spacja się musi pojawić. Dame. Dobra. O. Alkohol. Zawsze na propsie. A, czy ja mogę... Czy ja mogłem wykonać większy ten... Trzeba alkohol, siarka i co tam jeszcze potrzebne do tych ignifierów? Kamień, alkohol i siarka chyba. Devrantis to niepotrzebne. Luminoza, cholera drogie, jak skurczybyk jeszcze skórę zużywa. Somnum materiał zużywa. Dobra, siarki mam 10. Jak ja bym chciał wykonać sobie... Mogę linki sobie wykonać. Skraca celność. Potrzebne do załadowania. To jest też jest fajne. I torba z amunicją. 14 sztuk każdego rodzaju, ale... Wolałbym kieszeń. Chyba, że mam przerobić wszystko na amunicję i wtedy trzymać tutaj 14 sztuk tego. Ale nie, potrzebuję... to zrobić. Więc najpierw muszę kieszeń zwiększyć. Niestety, cholerka. Ale w sumie niedużo mi brakuje. Jednego materiału. Dobra, to się zajmę tym później. Będzie miała takie mięśnie brzucha po tej wyprawie, że ta wewnętrzny krąg czyściłem, a zewnętrzny to co? Dobra. Dobra, czy tutaj coś jest? O, coś jest. Co tam mamy? Narzędzia, ale ekstra. Kurde, sznurek, którego nie mogę wyjąć, fuck. Czy coś jeszcze tutaj może się kryje w zakamarkach? Dobrze by było. Nie, nawet szczura nie ma jednego. Tutaj coś... nie. Grey Wings Gaming! Dzięki za followka. Thank you for following.
macie anglojęzyczne ksywki, więc nie wiem, czy mówicie po polsku or in English. What is your language? To weźmy sobie, nie jest materiał, ale ekstra. Ha, ha, ha. A to wiecie, co zrobię. Tylko czy się pojawiło w ogóle... Alert box powinien się był pojawić. Czekajcie, sprawdzę. Tak, pojawił się, dobrze. Jeszcze raz uruchomiłem, żeby sprawdzić, czy był widoczny. Ale było, no to super. Wracamy do gry. Robię sobie teraz kieszeń. Całą siarkę zużyję. Ale dobra, tam zaraz obok chyba jest. A, dobra. Muszę przytrzymać. Temelditu. Jeszcze torbę z amunicją? Nie. Sakiewkę mógłbym, ale... Myślę, że te ignifiery i inne rzeczy będą potrzebne, więc najpierw zrobię sobie jeszcze raz kieszeń. 16 siarki, 10 materiału, 3 skóry. Ale będę mógł zbierać tych materiałów więcej. Niech się nie marnują. Torba z amunicją, a zawsze mam wystarczającą ilość. Jeszcze chyba nie razu mi nie zabrakło. No i później to... A mi się nie potrzebuje narzędzi. No bo w sumie potrzebuję tylko kieszeń zwiększyć i to już więcej narzędzi nie będę potrzebował. Akurat mam dwa narzędzia. Dwa zestawy. Dobra, to bierzemy siarkę. A, 16 sztuk. Teraz sznurek mogę wziąć jeszcze. O, kamienie. Biorę. No nie, kurde. Skała to nie jest jako materiał, tylko jako pocisk. Czony, cholera. Jaka amunicja. Kurde. Shit. Myślałem, że wszystko. Amunicja, to myślałem, że te robione materiały. Dobra, teraz będę mógł wspierać, jak leci. Oczywiście też 16 to nie jest max. To jest 22 max. Ja potrzebuję jeszcze sporo. Sporo rzeczy, żeby... Oj, 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 oj. Dobrze, że tutaj nie wskoczyłem. Co teraz? Przejdę tamtędy. A to jest pełno ich. Czy ja to mogę jakoś... Kurde, bo trzeba by tamto... przesunąć... w lewą stronę... żeby... tam te szczury właśnie wypłoszyć. Wtedy zostaną tylko te tutaj wewnątrz. Kurczę, faktycznie to by trzeba będzie. Trzeba będzie jeździć i biegać. Czekajcie, coś mam mało klatek. Nie, 30. No na pewno teraz nie jest bezpiecznie. Dlaczego ona mi każe tutaj ją wołać? Powinna... Cholera, te szczury w ogóle nie... się nie boją tamte z wewnętrznego kręgu. No. Szybko, bo... kurde... cholera... Co ona ma zrobić? Moment, tamtą trzeba... Ja chyba powinienem wrócić... Kurde, tędy nie wrócę, bo jest malutki schodek, którego ona nie jest w stanie przeskoczyć. W sumie dobrze bym spadł tak prawie prosto w szczury, jakbym tam dalej spadł. Kurde... Może jednak z powrotem?
tylko że teraz tutaj się przedostaną z tej strony. Ona powinna to cofnąć. No nie wiem. Może jakoś powinienem tutaj gdzieś przejść u je? No to tam nie wejdzie z kolei. I tutaj też są. Cholera. Może faktycznie tym takim ręcznym odstraszaczem trzeba je przegonić. Co licha. Teraz tam się zgromadzimy. Teraz ona powinna cofnąć to z powrotem. Ja przejdę tędy. Kurwa. Nie wiem, to jest kurde chyba jeszcze na jeszcze jedną osobę. To jest w każdym razie teraz bezpiecznie. Co się teraz będzie działo? Razem z tobą. No nie wiem. To jest takie... Trzeba tylko nie z tej strony. Ba. Kurde. Tutaj nie. Tutaj coś płonie. Aha, to jest z tej strony. Zaraz, czy ja mogę tym tutaj sterować także tamtym światłem? A już teraz wiem, gdzie to było. Bo teraz by trzeba... A, tylko że... Tylko że... Tu nie ma fosy. Tu nie ma fosy, tu jest zamknięcie, przez które szczury nie przechodzą. I to jest w ogóle nieruchome. Rusza się... Właśnie, co się rusza od tego tutaj uchwytu? A jednak to. No dobra. Kurde, jak przejść tam? No właśnie, tu jest... Są jakieś krzaki. Jakbym wpadł chyba w krzaki, jakbym tutaj... Dobrze, że ona nie schodzi. No i co? Kurde, no. Jak tam wejść? Musiałaby być drabina jakaś, żeby wejść na wieżę i tutaj te drzwi... Do licha, kur... Nie, bez sensu to jest. Kurde, po co ja miałem wracać? Chyba, że tym kółkiem trzeba teraz zakręcić. Bez sensu, przecież tam zewnętrzny krąg szczury tam są. No. Kurwa, to jest w ogóle bez sensu. Kurde, no musi być wejście przecież przez te tutaj na wprost, co jest widoczny. Kurwa mać. To jest taki podest, już musi być wejście przez niego. Na górę, żeby ten drugi oczyścić. Kurwa, to jest bez sensu. Dobra, teraz ją znowu wołam tutaj, żeby oczyściła. Ja sobie za tym pobiegnę.
Od tej strony będzie bezpiecznie. No i tu jest kurwa wejście wyraźnie do tej wieżyczki tutaj, żeby to zrobić. Trendy ja mam skakać. Do krzaków? No nie, nie wejdę. Tutaj gdzie ta szmatka wisi, się żadna spacja nie pojawia. No teraz się pojawiła, ale... Moment, ale nie, to jest Z. Co ona ma robić niby? Z powrotem jak wróci, to mi to nic nie da. No kurwa. No przecież muszę tu wskoczyć do licha ciężkiego. I to przesunąć dalej, ten tutaj... No. Dobrze, by tam nie wszedł, bo... Mnie zeżrą, tutaj mnie zeżrą, nie mogę się cofać, cholera. Dobra, to stanę sobie tutaj. Popatrzmy. Przecież ta szmatka wyraźnie wskazuje, że tutaj jest wejście, no. Kurde. Z, jak jej dam polecenie Z, to ona wróci tym. Nie wskoczę. No jasne janielki. To jest jakiś... Kurwa mać. Cholera, kurwa, jak ja nienawidzę tego. No, tu już sobie łażą. Kurwa, już tu muszę odczyścić tę stronę. I... I wtedy będzie można wrócić. O cholera, teraz tego wewnętrznego kręgu. Cholera jasna, ale się zablokowałem. Harry i Revi. Cześć, witam. We dwójkę oglądacie. Fajnie, pozdrawiam was. Mam tutaj zagwozdkę, bo twierdzę, że gdzieś tutaj po tej na tę platformę trzeba wejść, żeby sterować tą drugą częścią, ale nie da się wejść, bo nie pojawia się spacja. Natomiast jak Z wydam polecenie, to ta latarnia tutaj wróci z powrotem, no i będę mógł tylko wrócić. I jeszcze zrobiłem się tak, że... całą tą pochodnię, która jest na zewnętrzny krąg, ten ciemny, to przesunęłem w tamtą stronę. Przygotowujecie się przed waszym streamem. Miło mi. Ach! Ja już teraz skojarzyłem, kim jesteście, rany boskie. Po ksywkach. Dobra, już wiem, już nic nie mówcie. Serio, dopiero teraz skojarzyłem. Ja streamuję po polsku, jak słychać. No i tutaj Amicia i Hugo próbuję ich przeprowadzić do zamku. No i teraz mam logiczną zagwozdkę. To chyba muszę zrobić tak, że ona wróci. Wtedy ja jakoś tutaj wejdę. Nie wejdę. To może zapalę jakoś zdalnie? Czy może tam to wróciło? Muszę to wczytać jeszcze raz. Życzę wam przyjemnego streamowania, jeśli jeszcze mnie słyszycie. Ja was też muszę odwiedzić, bo widziałem tylko raz offline'owo, to znaczy nagranie. I to też kawałek, bo jakoś mało miałem czasu. Aha. Natomiast na żywo was nie oglądałem. Nie pamiętam. A właśnie, chyba jakoś tak, że poniedziałek, piątek. Tak, coś tam było. Coś tam było z problemami.
Ja chyba właśnie poniedziałki, piątki mam taki czas, kiedy mogę do was zajrzeć na żywo. Ja dziś mam od 17 do 19. I to fajnie, że już okej. Także po 19 zajrzę do was. Popatrzę, co tam wyprawiacie. Aha. No, czyli tak niecałą godzinę was pooglądam od połowy. Teraz mam naprawdę poważną zagwozdkę, bo chyba to zepsułem. Też ciekaw jestem, czy to można zepsuć. Może materiały będę musiał dodatkowe użyć. Bo tam była jeszcze jedna... jeszcze jedno palenisko na tym, w tym drugim kręgu, które płonęło. Teraz go nie widzę tutaj nigdzie. Ja je muszę zapalić. Ale te szczury tutaj przeszkadzają. Dobra, to jeszcze raz rozejrzę się. Czuję, że tyle co zobaczycie, to moje jeżdżenie w kółko. Gdzie jest ten? O, tutaj przyjechało z powrotem. Okej. Kurczę, to tyle dobrze. No i teraz to powinno powędrować tam, dalej, wzdłuż tego szlaczka. Ale tutaj jest sterownik na górze. Tylko tu nie mogę wejść. I to trzeba uważać na szczury, bo one zżerają od razu. Tam jest tylko dosłownie, nie wiem, pół sekundy może czasu, jak one dopadają cię, żeby uciec we właściwym kierunku. A później już... później już jest zgon. No i trzeba od punktu kontrolnego zaczynać. Ech. Kurde, właśnie tam widać kółeczko właśnie, gdzie powinienem dotrzeć później. Cholera. No właśnie, teraz powinienem wejść na tę wieżę, przepchnąć tam ten drugi, środkowy ogień w lewo. I wtedy tu po lewej stronie nie byłoby szczurów. I wtedy to, przy którym stoję, tam do końca. I potem będzie cały teren wolny, ale... cholera. Zaraz, jak ja to przepycham... Aha, bo ja to sam tym wróciłem, dobra. No właśnie, jak ja przepchnę to w prawo, bez oczyszczenia lewej strony, to one z lewej strony tutaj znów się pojawią i znów nie będę mógł zejść. Czy tam jest jakaś drabina? Ojej. A znacie tę grę? A Plague Tale, Innocence. A myśli Igo. W XIV wieku we Francji się dzieje akcja. I to jest jakiś taki podest, jakby można było do niego wejść. Nie, tylko mogę sprawić, że ona wróci. Aha, grałeś trzy pierwsze rozdziały, jestem chyba w siódmym w tej chwili. No zaraz zobaczymy. Tak, siódmy rozdział. Te wszystkie szczury spychać do fosy, no właśnie próbuję, tylko to nie jest takie... No i teraz z tym ustawieniem nie ma powrotu. Chyba, żeby właśnie trzeba użyć było własnego...
To jest trochę bez sensu, bo powrót tego drugiego ognia wcale nie sprawi, że ja będę mógł sterować tamtą częścią. Ja powiem to właśnie tę deskę opuścić, która tutaj po jej prawej stronie jest widoczna, prawie na środku ekranu. Aha, możliwe, że postreamujecie. No, gra jest sympatyczna, naprawdę. No, naprawdę, ja jestem niemal pewny, że to trzeba teraz tam dojść do tego kolejnego sterownika. Ale nie ma jak, nie ma jak. Tutaj tędy nie przeskoczę. Tu się da wskoczyć może? Nie. Już sobie myślałem, że może tędy jakoś. A, to jest w ogóle jakiś taki fragment. Czyści tego zewnętrznego, jeśli wewnętrzny będzie zaszczurzony. Chyba mam za niskie IQ dla tego zadania. Będzie potrzebowała paleniska. No właśnie, czyli z góry, że musi wrócić tym paleniskiem. Są jakieś rusztowania. Zaraz tutaj. Nie da się wskoczyć. Nie da się. Jest tyle takich miejsc, że... Aj. Nie wskakuj tam. Dobra, to ciągniemy z powrotem. Cofam palenisko, to tam już włażą z tamtej strony. Więc jaki jest sens w ogóle? Miałby sens, gdyby... co lepiej, ale to nie o to chodzi, Emily. No teraz ja mogę sobie wrócić spokojnie. Chyba, że to się zmieniło, że teraz nie ma tu szczurów. O, tak jakby faktycznie nie było. Żeby to się zmieniało jednak. Myślę, że one jak w kółko będą przechodziły. No dobra, tylko nadal i tak to mi nie rozwiązuje kwestii wejścia na tę wieżę. Tam połyskuje tak biało, tuż przy jej nad jej głową ten sterownik. No co, szczurki, chciałybyście sobie pogryźć jej kosteczki. Skubańce. Dlaczego tu się nie da wejść? No dobra. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Jak przestań. A że to jest... teraz! No kurde, ja się tak głowiłem. Most, oczywiście. I maszujemy.
trop lu de livres, toi, hein. Je... Allez, faut encore qu'on nettoie ce secteur en bas. On va avoir besoin du brasier du rempart. Je vais t'accompagner avec celui d'en bas. D'accord, je descends. Okej... A i tam mamy kolejny... palenisko, ale... To tutaj mogę podpalić. A nie, już płonie. Aha, bo ja wróciłem... dobra. No tak, z tej strony nie ma... Ja mam zejść na dół, tak? Dobra. No to dajesz, Emily. Udało się, przyszedłem. No, widzieliście, to. O, tam są patyki, tylko żeby po nie przejść, to muszę, jak się zasłaniają, to muszę to podpalić palenisko, to nie ma problemu. Te szczury spłonęły. Musi być gorąco od tego ognia. I zbieramy tutaj rzeczy. Amicia, arrête de rêver. J'ai besoin que tu me renvoies le brasier. Oui, oui, je m'en occupe. Tamto. Okej. Bierzemy kijka. Tam jest drabina, dobra. Co, wejść na tę drabinę, tak? Zobaczmy, bo mi tutaj podpowiadają, a potem się okaże, że mi trollowali. Gdzie to palenisko ona chciała? Ach, to już widziałem. Gdzie to palenisko? Ja muszę dojść, bo ten kijek niestety się długo nie pali. Tam gdzieś po prawej stronie to jest chyba. Tam coś błyszczy. Dobra, podpalam. Aha, nie, moment. To podpaliłem sobie tu. Zobaczę. Drabina. Bo do tej drabiny muszę dojść po prostu z tym kijkiem. O, on już się dopala. I już zgasł. No dobra. To podpalamy i idziemy od razu tędy. Sioszczury. O, na drabinę, na drabinę, na drabinę. Chociaż właściwie jak ona to podpaliła, to już... To już nie trzeba będzie. Tylko teraz weszła... Nie wróci. To musi być gdzieś miejsce... A, to mogę sobie przesunąć. Dobra, co tutaj jest? Materiał. Super. I tutaj to palenisko mogę przestawić. Ale gdzie ma to drugie? Tam? Tam jest chyba palenisko. Co my tu mamy?
A, to jest tam, gdzie byłem przed chwilą. Tutaj się nie da przejść, chociaż tutaj jest tyle rusztowań, że aż mnie kusi, żeby po nich poskakać. Dobra, czyli... przesuwam to. A tu do wzięcia, a nie, to kamienie to już mam pełno. Dobra. Teraz... Dobra, i teraz tak, tam nie ma szczurów, mógłbym sobie po patyk pójść ewentualnie, ale czy będzie potrzebny? Nie będzie, tutaj już nie ma szczurów. No, jak cudownie. To są kamienie, tak, to mam pełno. Uff. Teraz gdzie jest to palenisko, którego ona potrzebuje? Czy może już... czy może to było właśnie to? Ech... no mniejsza o to. Wrócę do niej. Zobaczymy, jak to będzie. Tutaj są szczury. Właśnie w sumie można by to teraz przystawić, to palenisko. Wszystkie szczury by sobie poszły. Znaczy trafiłyby do fosy. Aha. Mam taki plan. Dobrze. Uff. Trzeba jeszcze jednego przyjazdu? Le château nous a sauvés. Oui. Laurentius avait raison. Pour célébrer notre victoire, ça vous dit pas qu'on aille se mettre au sec? Allez, tous à la tour. No nic, ważne, że zrobiłem, co trzeba. A l'air immense. On aura le temps de mieux voir demain. C'est chez nous maintenant. Przydałoby się takie zabezpieczenie wprowadzić, żeby do nich nie doszli. Yes, rozdział 8. Koszmar? Czy słowo koszmar to z francuskiego jest? Viens voir, tu vas adorer.
Właśnie. Allez, allez. C'est quoi ce bruit? C'est Lucas. Suis-moi, tu vas voir. Plusem grania w wersję francuską jest możliwość dostrzeżenia, jak wiele wyrazów w języku polskim jest od języka francuskiego. A praktycznie co rozdział to jakieś słowo nowe poznaje. Co my tu mamy? Różaniec kolejny. A nie, wszystkie znalezione. Znalezione przedmioty, tylko różaniec, czyli przegapiłem jakieś. A, czyli jesteśmy w naszej posiadłości. Ekstra. Lubię duże przestrzenie. Warsztat jest nawet. No, narzędzia. W wszelki wypadek wezmę narzędzia. Mam trzy już, a to jest dobre. Saletra. Maksimum. Oj, coś mi... Sznurek kolejny. Bardzo dobrze. No, to ja sobie zrobię... Ponieważ tam daleko nie chciałem iść. Czy coś tu jeszcze jest? Tak. Ile ja mam? Tak. Jak wezmę za dużo, to. To będzie, że. To po prostu mi weźmie zamiast dwóch czy trzech sztuk jedną tylko, podejrzewam. No, na alkohol mam dwa miejsca. Tu już mam full. Czyli alkohol na razie. Mogę nie brać chyba. To, ja bym chciał kieszeń jeszcze zrobić, czyli jedną skórę potrzebuję. Siarki 16. Czyli 12 siarek potrzeba jeszcze, 9 materiału, jedna skóra. Dobrze, to alkohol. Stawię, wezmę materiał. Podpalić to. Pewnie by trzeba było. Ciekawe, czy szczury tutaj... O, kolejny materiał, super. Jeszcze coś było gdzieś. Bo tutaj prawą stronę i tył sprawdziłem. Tu jeszcze chyba gdzieś coś było. On va avoir du travail. Oj tak. Ale kurczę, no. Najważniejsze jest. Mury tak wyglądają dosyć dobrze. Powała. Dobrze mówię powała? To, czyli sufit jakby. Też w porządku. Sznurki. Jeden. Dobrze, że tylko jeden. Trochę gruzu, krzaków. Czekaj go. Jeszcze rzucę raz okiem. A to są dwie rzeczy. Materiał? Aha, bo ona to może. No tak. To już nic nie ma. Brakuje mi wzroku Wiedźmina. Zmysłu Wiedźmina. Bym sobie włączył i z daleka bym widział, gdzie można coś... Z olmi spadają klatki. Teraz jeszcze raz, zobaczmy. Alkoholu mam 14, czyli dwie sztuki mogę wziąć. No dobra, to wezmę to. Mam nadzieję, że nie ma więcej niż... O, dwie sztuki. Może były trzy. Zaraz się zgubiłem już. Ja lubię duże przestrzenie, także... Mógłbym mieć zamek. Tylko dużo sprzątania. No ale kto ma zamek, to musi też mieć i służbę. Ewentualnie ekipę, tak? Do sprzątania. Lucas! Oh, vous êtes là. Bien dormi? Non, je n'ai pas fermé l'œil. Ce laboratoire est en mauvais état, mais il m'a inspiré. Je suis tout près d'aboutir mon grand œuvre. Vous pouvez m'aider. Oh, oui, oui. On doit faire quoi?
Amicia, j'ai besoin de la fiole sur la table gauche. D'accord. Et moi, je fais quoi? Il faut de la lumière. L'élixir chromé. Une bougie. Ça, je sais faire. Oui, et la batterie, ouf. Tiens. No, ale tu jest Lukas. Dobra, Lukas, tylko nie wysyć nas z powietrza, proszę cię. Dobrze, robi eliksir, ale nie podgrzewa. To jest szansa, że nie wybuchnie. A, saletry już nie mogę brać, dobra. Skóra, no, tego mi trzeba było. Trzymajcie się. Widzenia na streamie. O, zjadłeś co? Dobra. Des alchimistes ont vécu ici. Laurentius aussi peut-être. No, może być. A, i to jest alkohol, którego nie będę brał teraz. Tiens, autre chose? Oui, le concentré de sève de laurier, juste derrière moi. Soklarowy? C'est quoi un grand œuvre? Red Bull robi, czy coś? C'est l'élixir qui éclaira ton chemin. Le flambeau du porteur de la macula. Ça m'est venu comme ça, cette nuit. Czyli... Urosencyjny jakiś. Voilà. La larme de l'ange. Le couronnement alchimique. L'élixir. Oh! C'était pas censé faire ça. À la bousse, non? C'est pas grave, Lucas. Peut-être qu'on devrait te laisser te reposer, hein, Hugo? Bravo, Lucas! T'es un sorcier! Amicia, viens! Je te suis. No, je jeszcze nie czarodzieję. No dobra. Mamy wszystko, co trzeba było. Ktoś może leży? O! Un lion vert qui dévore le soleil. J'espère que ce n'est pas une prophétie. Czekajcie, kurczę, bo tam jeszcze było zejście niżej. Czy tutaj coś jest? Ça va où comme ça? Comme si, comme ça? Nie tędy weszli? A, jak ładnie. Piękno z widokiem. Super. Czekajcie. Może mi się uda tutaj... Robię w trakcie grania... Czasem zrzutę ekranu. Żeby... Potem je móc wykorzystać. Tumb. C'est qui? Je sais pas. On peut dire quelque chose si tu veux. Pardon de vous déranger. On n'a pas de bougie. Mais on va vous laisser tranquille. Et merci de nous accueillir. Allez, allons-y. Ojej, klatkuje mi. No tutaj nic nie ma, nawet szmatki. No dobrze, to wracamy.
Była tylko taka mała wycieczka. Tak, tu jest laboratorium. Tu as vu Mélanie? Non. Ah, elle... Elle est peut-être déjà partie. Oh non, je veux lui dire au revoir. Chyba czas na nowy procesor, co? Może nie tyle nowy, co po prostu trochę sprawniejszy. Tędy możemy wyjść? Nie, to są jakieś takie zwykłe, proste drzwi. Kurczę, obawiam się, że to jest słaby punkt. Kurczę. No dobra. Jest tu warsztatowy. Torba z amunicją. Ale to mi całą skórę zużyje. Ja chcę kieszeń powiększyć. Kurczę, materiału za mało. I siarki, skąd ja to wezmę? Alkohol? Bo gdzieś przegapiłem materiały po prostu. Teraz nie mogę zrobić. Ech. Czyli mogę tylko torbę z amunicją lub sakiewkę. Ja się trochę obawiam teraz właśnie zrobić takie rzeczy, że później mi zabraknie tutaj na to. Kurde. Dobra, nie potrzebuję stołu z narzędziami, więc nie muszę... Więc nie muszę się tym martwić, że nie zrobię teraz. Czy tutaj coś jest? Może zamek jest duży, może jeszcze można gdzieś pójść. Pozbierać. Czy tam coś? Nie, to tylko takie refleksy były. Ça doit faire des siècles que ce château est vide. Bo tam zaraz wieki. Chociaż faktycznie, no tak. Żeby nie wpadła gdzieś. O! Un creuset d'alchimiste. Lucas sera content. No proszę. Amicia, viens, on fait tous les deux. Wow. Ha. To tutaj trenowałem. Trenowałem. Dykcję. Trzeba ćwiczyć dykcję. Ça va, on rigole bien. Je suis sûre que l'Inquisition aussi. Yeah. Mary, alors t'es pas partie? Viens. Faut qu'on parle. Parle. Parlez-vous français? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ce château est une ruine. Ah, non. Et c'est exactement ce qu'il vous faut. Ah. Ceux qui ont construit cet endroit voulaient vraiment pas qu'on les emmerde. Soyez sage et ça ira. Alors, tu vas partir chercher Arthur? Si je peux aider? Arthur, c'est mon problème. T'as entendu comme moi? Problème. Ces chiens de l'Inquisition l'ont emmené au Bastion. Bastion. Je sais où chercher. Je le trouverai. Amicia, viens voir!
Écoute, avec Hugo, ça a pas l'air facile. Mais crois-moi, ça vaut le coup. Il te sauvera. Ils finissent toujours par nous sauver. Même si, tu sais, les frérots, parfois, t'as juste envie de les tuer. Les symboles, Amicia. Je te crois. En tout cas, pars pas sans dire au revoir. C'est pas mon genre. Amicia, viens s'il te plaît. Oui, Hugo. Qu'est-ce que tu as trouvé? Là en bas, c'est comme le dessin. Quel dessin? Celui de la salle à manger. Je vais te montrer. Viens. Je te suis. Rysunek? Jaki kurczę rysunek? Będę symbol w wielkiej sali. Tu można spaść? Go. Regarde, c'est les mêmes symboles. Tu as raison. Des armoiries d'alchimistes, peut-être. Tu as vu l'arbre? L'arbre? Viens, allez par ici. No, tak, no, plan. Plan se mnie rysował. Où vous allez? Tu t'es fait de nouveaux amis? Oui. Amicia? Pardon d'être malade, Amicia. Non, non, non. Tu sais, on va trouver un moyen de te guérir. Et puis, il y a Lucas et Mélie maintenant. Lucas, viens voir les papillons. Quelqu'un a l'air de bien s'amuser, on dirait. Elle s'étend, Lucas. Oui, la macula progresse dans son sang. Les textes disent qu'il existe plusieurs seuils et qu'à chacun de ces seuils, le porteur risque de sombrer à tout jamais. Combien de temps avons-nous? Pas beaucoup. Hugo approche du premier seuil. Mon maître et ta mère essayaient de retarder ce moment. Mais comment? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Il travaillait sur un élixir très complexe qui aurait permis à Hugo de se préparer. Et toi, tu saurais le faire? Je ne suis pas aussi savant qu'eux, mais leurs travaux s'inspirent d'un livre interdit, le Sanguinis Itinera. Ça veut dire qu'avec ce livre, tu pourrais peut-être... N'y pense même pas. Le Sanguinis Itinera est un livre dangereux. Il est scellé avec d'autres ouvrages dans les caves de l'université. La zone grouille de soldats, ce serait se jeter dans la gueule en temps normal. Mais en profitant de la confusion actuelle, on a peut-être une chance. C'est en ville, pas loin de là où ils retiennent mon frère. Chance. Je suis prête à prendre ce risque. Chance. Merci. Bon, je vais aller préparer mes affaires. Retrouve-moi à l'intérieur quand t'es prête. Vous allez avoir besoin de matériel. Je vais m'en occuper. Hugo? Je suis vraiment désolée, je dois partir. T'inquiète c'est pas, compassion, je vais rester avec Lucas. Ou pas, tiens. Je reviens vite. Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Tak. Czy tutaj jeszcze coś można?
No i co? Pstrykam wodki, nic. Ech. Co tutaj? Tutaj się nie da wejść. To w ogóle takie wyjście. Deski to jednym kopniakiem. Podejrzewam, że to... Nadal brak. Jeszcze dwie skóry. 8 siarki. 7 materiał. Kurde, tutaj nic nie zrobię. Chyba, że te pośrednie rzeczy, ale te pośrednie rzeczy mogę sobie też w drodze zrobić. A, jeszcze do Lukasa muszę zajrzeć. Dać mu tą kolbę alchemików. Soyez prudents, Tonville. Les choses doivent être plus chaotiques là-bas. T'en fais pas. Nous, les filles, on sait se débrouiller toutes seules. Je sais bien. Bonne chance quand même. Ale nie mogę mu teraz tego dać, ani nic, ani powiedzieć o tym. Ach, kurde. Co z saletrę mogłem wziąć? Kurczę, może faktycznie... Nie wiem, czy tu wrócimy. Może zrobić coś, by zużyć i wziąć alkohol, saletrę. Tyle maty. Dobra, za drugim razem, gdy będę to przechodził, to będę wiedział. Oj, oj, oj. No to chodźmy. Ah, te voilà. Alors c'est parti. Tiens, et une dernière chose. Laurentius m'a dit un jour que le chemin qui mène au livre est semé de roses. Alors, ah. Voilà. Des roses. D'accord, c'est compris. Rouge. Ok. Rozdział 9. Czy ten 8 był tylko taki wstęp do podróży. Troszkę spokoju. Dobra, jeszcze 3 kwadranse. Może trochę jeszcze przygód zaznamy. Nie wiadomo, czy uda mi się skończyć ten rozdział w takim krótkim czasie. La première règle de la survie, c'est de frapper entre les jambes. Mais la tête, c'est pas plus rapide. T'es vraiment trop gentil. Chut, c'est bon, on est arrivé. Samélie, Émilie. C'est quoi cette foule sur le pont? Les gens de la ville. On les évacue. Laisse-moi deviner. La morsure est ici. Bien vu. Et si la morsure est là, alors il y a l'Inquisition. Voilà, t'as tout compris. Oh. Oh non. Ça? Tu le connaissais? Un voleur. J'ai travaillé avec lui. Il était bon. Alors, c'est ça le châtiment des voleurs? La mort? Ouais, et je veux pas retrouver Arthur avec ce genre de gaulier. Viens, allons-y. Ah, t'es tout à fait. Monto. Czyli gdyby niż Monto. Rozumiem, co on myśli. I gość chyba... Nie żyje.
t'ouvres ça, et je filme occupé d'Arthur. D'accord. Mais, au fait, c'est où l'université ? C'est le gros bâtiment à l'autre bout de la ville. Tu peux pas le rater. Est-ce que... tu penses qu'on se reverra ? J'espère bien. Tu m'es redevable. Ça veut dire que t'as pas le droit de mourir. Je ferai de mon mieux. Voilà. Allez, passe. Bonne chance. Toi aussi. W cieniu. Trudno to nazwać cieniem, to jest po prostu... Ces ordures, qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête? Właśnie. Dobra, i pewnie tutaj nieraz będę ginął. Ale okna, kurczę. Nawet szczur się nie prześlizgnie. Chociaż nie, szczur by się zmieścił może jeszcze. To jest krata jakaś. Czy tylko na górę mogę iść? Widać coś tam w ogóle na strumieniu? Coś tam widać. Dobrze, że rozjaśniłem. Inaczej to... no, zacząłem cofać. Bo inaczej to by nic nie było widać na pewno. Ale tutaj nawet nie wiem, czy tam jest... przejście, zejście, w dół, w górę, przepaść, czy co? Wow. Là-bas. Ça doit être l'université. Cette lumière. J'aime pas ça. Tędy oczywiście trzeba zejść. Dobra, jeszcze się tutaj rozejrzą. Baniaczki na wino. Ech, kurczę, no dobra. Cholera, nie zawsze działa ten zrzut ekranu. Bon. C'est vrai que c'est pas tout près. Mais tu vas y arriver. Allez, Anusia. Misja. Oczy szeroko otwarte. Szeroko otwarte. Des derniers, alors sors de là ou on vient te chercher. Teraz mi pokazał, że zrobił. Burżuje, no, bo mają za dużo rzeczy, nie? Noszenia. Zobaczmy tutaj, co tutaj mamy. Tu nic nie mamy. Tam chyba coś błyszczy, tak. A, coś do wzięcia. Kurczę, mam nadzieję, że znajdę tutaj wszystko, żeby... znaczy, na tej wyprawie. Sobie zwiększyć torbę do noszenia znajdziek. No i co, niestety. Kamień, saletra. Ale tutaj coś jest. Skrzynia. Tu mamy? Alkohol i materiał. I sznurek jeszcze też był.
Jest sznurek jeden. Dobrze, już więcej nie wezmę. Jest jasno. Nie wiem, gdzie są strażnicy. Ale tutaj jeszcze jest coś do szabrowania. Ale oczywiście za szaber jest szubienica, tak? Albo... La loi martiale, c'est incroyable. Pourquoi faire ça maintenant? Stan wojenny to jedno, a aresztowanie i stracenie. A kurczę. Tu mam patyki. Trzeba będzie przejść tędy. Czuję, że tutaj się nie da tak łatwo. No, gdzie ty idziesz, Amicia? W drugą stronę. Wiesz, patyka? Póki co. Zobaczmy. My trzeba już odpalać. Ale chyba go trzeba najpierw wyeliminować. Jak to było? Aha, teraz jak wziąłem patyka, to nie mogę strzelać. No to jest chyba to, tak? To i kamień. No dobra, próbujemy. Exécution. No, alkoholu teraz nie wezmę. Dobra. Są schody. Dzbanek. Tylko czy on teraz już mi nie jest potrzebny. Szczury się zajęły strażnikiem. Tylko że co z tego, kiedy... Aha, dobrze. Od lampy do lampy. Czy to coś... Także ten... jednego strażnika mniej. Droga powrotna będzie bezpieczniejsza. Też pewnie go wymienią, no... O! O! No, 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 co teraz, co teraz, co teraz, co teraz? Pójdzie w tamtą stronę. Aha, z tyłem to stoi. O, skóra, super. A, to było do szczurów.
cholera, ten cały... Kurde, usuwania... On jest kosztowny. To szczury się pchają, ale... Co jasno tu jest. Dobra. Jak go... Jak go odciągnąć? Tylko mają wszystkie... Wszyscy mają... Hełmy. Tu mogę kamieniem stuknąć w to. Ja się potem schowam. To są szczury, więc... Trzeba będzie popędzić tam, gdzie on stoi. Ściągnę tu. Aha, to jak on będzie wracał, to będzie można... A, schować się tutaj za tym po prawej stronie. Dobra. Zróbmy to, ale... Jest takie, że... Aha, przygonił szczury, okej. Trzeba będzie tuż za nim iść. Oj. Go, go, go. Teraz trzeba będzie odwrócić jego uwagę gdzieś na tyły chyba, albo tam, tak, tam za nim, żeby przejść za to tutaj. Kurwa! O Jezu! O shit! O mój Boże, pół sekundy za późno wyszedłem i... Kurwa... No, takie czasy, cholera, taka sytuacja. CD Projekt niech się uczy, jak szybko się tutaj wczytuje ponowny fragment. Nie zdarzyłem się w głowę podrapać. Głowę. Dobra, jedziemy. Wziąłem z tyłu. Dobra, szczury tutaj się... No, tuż za mną, skubańce. Czyli trzeba będzie tak... z banuszek. I od razu. Idziemy. I tutaj. Tam dorzucę? Nie dorzucę.
Czy ja mam jeszcze jeden dzbanek? Bo teraz on tu stoi tak. Może trzeba było aż tam pójść? O no. Co teraz? Nie mam dzbanka, mam tylko kamienie. No przecież patrzę się na wprost, więc... No. Chyba dałem się zabić po prostu, żeby wrócić z tymi materiałami wszystkimi. Cholerka. Co teraz można zrobić? Mógłbym na wprost tego iść tam w ciemność, ale to... Jezu, fizycznie poczułem to uderzenie. O Jezu, tak mi po plecach przeszło. Jezus. Ma niezły wzrok. Skubaniec. No. Kurde, to co ja mam zrobić? Chyba muszę się nie chować za tą deskę, tylko dalej pójść tam. Znaczy tak, tamtych materiałów nie wezmę, więc nie ma co do nich się sięgać. Ale albo w prawo muszę pójść za ten mur, albo całkiem w lewo. Dobra, próbujemy. To i potem gdzie ja pójdę? A może... w lewo czy w prawo? W prawo chyba nic nie ma. Czyli w lewo. Ale tam jest całkiem ciemno niby. No może nie jest całkiem ciemno. Kurczę, może skubaniec będzie widział i tak. No, no potem można tam to wziąć. Trzeba odwrócić uwagę. Dobra, to wróćmy w takim razie. Go, 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 go. Go, go, go i w lewo. Tam to olewamy. Idziemy tu. Dobrze, punkt kontrolny. Ust trzeba mieć, panie. Tam. Kurde. Kurde.
rzeczy taty, to może będą jakieś materiały. Wezmę. Ale to mogę. To dobrze, że tutaj zajrzałem. Mam nadzieję, że dach jest wytrzymały. Jest drabina, tylko czy... czy ja nie schodzę w stado szczurów przypadkiem? Tutaj coś jest. Uwaga na szczury. Saletra. Sznurek. Ziarka, sznurek. Saletra. No, okej, patyk znalazłem. Dobra. Co, szczury? I gdzie tam będzie trzeba przejść? Góry tutaj nie widzę, żeby były. Że tutaj jakieś rzeczy, które warto wziąć. Przycupnę to i pomyślę. Bo oni stali gdzieś tu. Możliwe, że to są te drzwi, w których się świeci światło. Coś czuję, że zginę tutaj. Ale możliwość jest, proszę bardzo. Idziemy. Tu? Nie. To wracam. Jezu. Już miał jeden gryz zapięty. Gdzie te patyki? Tutaj. Nie mogłaby brać dwóch. Znaczy to jest nieżyciowe, to ja wiem. No już tak. Jakby to był film, no to już w ogóle byłoby to nierealistyczne. Może wejść? Nie może. Tu coś. O kurde, coś czuję, że ona zginie. No i proszę. Wczytało się błyskawicznie. Gdzie oni są? Strony biegli. Stąd wyszły. Z tego domu po prawej. Rzeczy. Tych nie mogę? A, tutaj jest. Dobra, 14.
patyki są... Tutaj jeszcze za murkiem jakimś. Siarka. Kurde, czyli w prawo do tej skrzynki to nie bardzo. Czy ja mógłbym sobie wreszcie... Nie, tylko na amunicję, cholera. Kieszeń. Jeszcze 6 materiału i 3 Nie, skóry mam. Skóry mam, czyli 6 materiałów brakuje. Kurczę. Dobra, to musi być gdzieś... Sposób na podpalenie. Czegoś. Musi tam być jakiś... Muszę wykonać sobie te... Lumi coś tam jak to było? Luminosa. Jedną skórę. 4 alkoholu, 4 saletry i 3 siarki. Może tam nie trzeba iść, tylko... Tylko tutaj. Tylko czy ja tutaj wrócę? O cholera, nie wrócę już tam. Punkt kontrolny. Czyli ominąłem tam te rzeczy. No i tutaj nie przejdę. Aha. Kontrola jest i tak tam po zaskoczeniu na dół. Nie, tutaj nawet. Czyli trzeba szybko tam na, po schodach na górę. Hey, il est où, pendu?
Ah, c'était ça le bruit. Et ces putains de rats qui sont déjà là pour le bouffer. Bon, il doit bien y avoir un truc à piquer ici. Mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Co tu idzie na górę? Nie, to był jakiś nieboszczyk. A, teraz można wrócić, tam jest alkohol i coś jeszcze. Wiem, że to wrzeciono, ale to tak mi się dawało, że błysnęło i skóra zwykle jest takich podłużnych tych. Czy ja mogę jeszcze przejść tędy, tak żeby mnie szczury nie capnęły? Jeszcze tak. Siarki nie mogę więcej? Dlaczego? Nie mogą. Zaraz, sam alkohol jeszcze jest. No. Ale alkohol mam full, więc też nie wezmę. Materiał. Jeszcze 4 materiały. Jasna cholera. Nie zrzucę ekranu. Co? Przepraszam chwilę, tu znowu coś... Gdzie oni są? Nie wpadł na nich prosto. Albo na szczury. Już jest punkt kontrolny. Teraz mi zapisuje, kurde. Potrafię. Gdzie coś jest na wozie? Nie ma. Pod wozem. Też nie ma. Tu my coś mamy. Sznurek, ale już sznurek mam. Czy tu leży świnia? Tak. Zdechła niestety. Można zejść lub zeskoczyć. Można zejść, dobrze. Co tutaj jeszcze jest? Kamienie. Dobra, czyli pewnie... Pewnie będzie można jakiegoś załatwić. Oczywiście szczury. Znowu work z kamieniami chyba widzę. A będzie katrupić. Okay.
pod szubienicami. Je passerai pas sans les distraire. No, prawda. Kurczę, czy to oznacza, że... Ale ja bym wziął te pochodnie i tam do przodu ją wysunął. Zresztą by wtedy spadła i zgasła. Cholera jasne. Coś czuję, że dowiemy się następnym razem, jak to się skończy. Jak to się potoczy właściwie. A, bo by trzeba tutaj... A, tam wejść przy tej pochodni i wyjść przy tej pochodni. To zwrócić uwagę tamtego. A w gogu tropić. A. No tak. Tylko raczej tego gdzieś... z prawej strony niż... Oh my god, ile tej dziury muszę wchodzić. Ale ja myślę. Akroś-toi. Pense à Hugo. C'est pour lui que tu fais tout ça. No właśnie. No, a teraz jestem tu bezpieczny. Co dalej? Tam coś błyska. Chyba kamienie i alkohol. Nie, kamienie i siarka. Zdaje się. Warto to wziąć, tylko... Czy tak powiem... Trzeba by... Musi być metal, żeby oni zwrócili uwagę. To musiałbym chyba przeskoczyć na drugą stronę. Kurde. Tak daleko na nie dorzuci. Ale może go zmusić do zdjęcia hełmu. I ukatrupić. Wtedy przeskoczyć tu. Co dalej? Kurde. Trzeba było chyba... cholera, użyć tego alchemicznego środka. Nie chcę tracić. Tutaj nie należy skakać, bo prosto w paszczę. Tutaj on zauważy. To chyba trzeba gościa zlikwidować, tylko to oznacza, kurczę, stratę kolejnych surowców, niech to szlak. Tam jest dzbanek, tak jakby można podejść do niego i go... To są szczury, na razie przejdę ten... Dobra, no nie wiem, skoro te dwie minuty to już przy pierwszej próbie bym zginął. I zobaczymy następnym razem, jak to będzie się toczyło z losami emisji. Zobaczymy się w piątek od godziny 17.
A w międzyczasie będę sprawdzał, jakie gry najlepiej streamować, kiedy, i możliwe, że będą zmiany w planie. Plan jest dostępny w postaci kalendarza pod filmem na zakładce na Twitchu, to jest na zakładce start u góry. Jeżeli jest oglądacie na żywo, to jest pod filmem zaraz wyświetlany. Nie ma linku do tego kalendarza. Jeszcze dodam chyba. Zresztą mniejsza z tym. Na Twitterze będę wysyłał i tak powiadomienia. A po tych powiadomieniach, znaczy najpierw zmienię w kalendarzu, później myślę powiadomienie, więc jak dostaniecie powiadomienia na Twitterze, to już będzie aktualna wersja kalendarza. Wtedy wystarczy na mój kanał na Twitterze wejść. Nie, na Twitterze, na Twitchu. I zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Natomiast ja planuję uruchomić swoją stronę internetową związaną ze streamowaniem. Domenę już mam dawno. Już mam nawet zainstalowany program do strony. Ale jeszcze nie miałem czasu się tym zająć. Po prostu odkładam na później. Natomiast możliwe, że teraz by się to przydało. Bo wtedy tam jest wszystko na stałe. Znaczy jak się wejdzie, to wygląda tak samo zawsze, nie, że na Twitchu raz widać, raz nie widać. Okej. Okay. Dzięki za obecność, dzięki, że byliście. Zapraszam następnym razem. Pamiętajcie o followku. Zapraszam na Twittera, żebyście wiedzieli jakie są aktualności. Na Instagrama i fanpage'a, żeby sobie coś tam pokomentować, pooglądać zdjęcia. I do zobaczenia jutro od 17. Co będzie, to będzie, ale od 17, nie wcześniej. A w razie czego zaglądajcie na Twittera. To trzymajcie się, na razie. Thank you.